Warszawa, stolica wolności oraz Lang Team zapraszają na 90 lat historii Tour de Pologne. Nasza historia zaczyna się w drugiej połowie XIX wieku. To właśnie wtedy na ziemiach polskich pojawił się rower. Wynalazek ów rozwijał się błyskawicznie i bardzo szybko zyskał grono zwolenników. Wokół kolarstwa zaczęły powstawać formalne i nieformalne stowarzyszenia, oficjalnie krzewiące kulturę fizyczną, w rzeczywistości skupiające często środowiska niepodległościowe. Do powstałego w 1886 roku Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów na prawach członka honorowego dołączyli Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz. Wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku otworzyła się w Polsce szansa na rozwój wielu dziedzin życia społecznego. Pojawiły się także pierwsze międzynarodowe sukcesy sportowe, jak choćby srebrny medal polskiej drużyny kolarskiej na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku. Cztery lata później, w 1928 roku, dokładnie ćwierć wieku po inauguracji słynnego Tour de France, rozegrano pierwszy kolarski bieg dookoła Polski. Patronem honorowym wyścigu został prezydent II Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, a przewodniczącym komitetu honorowego marszałek Józef Piłsudski. Bohaterem został zawodnik bydgoskiego klubu kolarskiego Felix Więcek, który wygrał 6 etapów i oczywiście cały wyścig. Lata 30. należały do Bolesława Napierały. Nazywany tygrysem szos kolarz wygrał 2 edycje Tour de Pologne. Niestety we wrześniu 1939 roku nasza ciekawie zapowiadająca się opowieść zostaje brutalnie przerwana. Zapada mrok wojny i okupacji. W 1945 roku sport stał się jednym ze sposobów wyjścia ludzi z traumy wojennej. Wśród ruin rozgrywane są pierwsze zawody sportowe. W roku 1947 w nowej rzeczywistości wrócił Tour de Pologne. Pierwszy powojenny wyścig wygrał Stanisław Grzelak. Wyścig wykreował nowe gwiazdy sportu. Jedną z największych był Marian Więckowski, trzykrotny triumfator wyścigu z lat 50. Tour de Pologne ze swoją przedwojenną historią nie był hołubiony przez władze PRL-u. Jednak mimo wszystkich trudności, wyścig odbywał się niemal co roku. Ścigali się w nim najlepsi polscy kolarze oraz goście z zagranicy. Lata 70. to tak zwany złoty wiek polskiego kolarstwa. Nasze szosy zdominował w tym czasie duet wielkich sportowców – Ryszard Szurkowski i Stanisław Szozda. Obaj wicemistrzowie olimpijscy i mistrzowie świata. Szozda wygrał Tour de Pologne w 1971 roku. Szurkowskiemu nie udało się to nigdy, choć odniósł najwięcej zwycięstw etapowych w historii wyścigu. Ten okres symbolicznie zamknęło w 1980 roku zwycięstwo Czesława Langa, który w tym samym roku zdobył srebrny medal na Igrzyskach w Moskwie. Dekada lat 80. to czas przemian społecznych w Polsce, czas solidarności i sprzeciwu społecznego. W roku 1989 system nie wytrzymał i upadł. Zanim to jednak nastąpiło, na trasach Tour de Pologne pojawił się zawodnik, który powtórzył wyczyn Mariana Więckowskiego. Andrzej Mierzejewski wygrał wyścig aż 3 razy w roku 1982, 84 i 88.
Początek lat 90. to czas kolejnego trzykrotnego zwycięzcy Tour de Pologne. Dariusz Baranowski wygrał wyścig 3 razy z rzędu w latach 91-93. Kiedy zwyciężał po raz trzeci, dyrektorem generalnym wyścigu był już Czesław Lang. Pierwszy polski kolarz ścigający się w zawodowym peletonie odbudował nieco zapomnianą imprezę i w krótkim czasie wyniósł ją na niespotykany wcześniej poziom. Nowy Tour de Pologne przyciągnął wielkie gwiazdy kolarstwa. Wydarzeniem był występ mistrza świata z 1988 roku, Maurizio von Driesta. Historia Tour de Pologne w nowym milenium przyspieszyła i nabrała kolorów. W peletonie pojawiało się coraz więcej kolarzy ze światowej czołówki, a wyścig zyskał miano imprezy, która kreuje gwiazdy. To właśnie w Tour de Pologne pierwsze ważne zwycięstwo odniósł jeden z największych współczesnych kolarzy, Alberto Contador. A pierwsze szlify zbierał późniejszy dwukrotny mistrz olimpijski w jeździe na czas, Fabian Cancellara. W 2005 roku Tour de Pologne awansował do Kolarskiej Ligi Mistrzów, czyli prestiżowego cyklu UCI Pro Tour. A w wyścigu startowały największe gwiazdy kolarstwa. Cadel Evans, Vincenzo Nibali, Ivan Basso, Philippe Gilbert, Christopher Froome. Zwycięstwa w Tour de Pologne światową karierę rozpoczął Peter Sagan, a sprinterskimi finiszami w Polsce popisywał się Marcel Kittel. W 2014 roku na polskich szosach triumfował Rafał Majka, a w 2012 roku drugie miejsce zajął późniejszy mistrz świata Michał Kwiatkowski. Tour de Pologne od lat stara się w ciekawy sposób nawiązywać do ważnych wydarzeń dla naszego kraju. Polski Narodowy Wyścig włączył się w obchody roku Chopinowskiego, upamiętniał rocznicę Powstania Warszawskiego. W 2013 roku jubileuszowy 70. Tour de Pologne rozgrywany był pod hasłem Z ziemi włoskiej do Polski szlakami Jana Pawła II. Po raz pierwszy w historii nasz narodowy wyścig rozpoczął się za granicą. 2 etapy rozegrano w Dolomitach w regionie Trentino. Rok później wyścig świętował 25-lecie wolnej Polski. Kolarze wystartowali spod bramy numer 2 Stoczni Gdańskiej. Dziś, po 25 latach organizacji wyścigu przez Czesława Langa, Tour de Pologne stał się najważniejszą kolarską imprezą w Europie Środkowo-Wschodniej. 6-krotnie był uznawany za sportową imprezę roku w plebiscycie przeglądu sportowego i telewizji polskiej. Co roku przyciąga największe sportowe gwiazdy, miliony kibiców i zainteresowanie mediów z całego świata. Jak potoczą się jego dalsze losy? Przekonamy się już 4 sierpnia, kiedy rozpocznie się 75. Tour de Pologne. Narodowy wyścig niepodległości. 100 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i 90 lat po pierwszym biegu dookoła Polski.